Nie powiem. Odkąd się okazało, że już nie jestem prezydentem WTF City, jakby tak kloc z serca spadł. Mogę teraz chodzić, zwiedzać świat, nie przejmować się władzą i tym całym syfem. Jest cudownie, jest cudownie. Oczywiście, miasto sobie nie da rady beze mnie, ale co mi tam? Nie dadzą rady beze mnie. Odkąd nie ma starego prezydenta w mieście, jakby to rzec, świetnie dajemy sobie radę. Ekipa budowlana z blocków już wjeżdża na miasto. Pozbywamy się też starych cegieł, które były tutaj zupełnie zbędne. To znaczy akurat cegły są fajne, ale nie pasują do naszego konceptu. Ale liczymy, że po zbudowaniu tego miasta, gdzieś tam na obrzeżach będzie nam dane wybudować jakiś krajny kasl. Kto wie? Nowy prezydent jest na tyle w porze, że to może się udać. Wszystko wskazuje na to, że już lada chwila powstanie nowe miasto. Ale cudowny czas. Za starego prezydenta to się wszystko dłużyło i dłużyło i dłużyło i dłużyło. A tutaj przeszedł nowy prezydent. Cyk, cyk, pyk, pyk, podpis, podpis, długopis i prawda, wszystko leci. No po prostu nowy wspaniały ład tutaj nastąpił, ale chyba nikt o tym nie powie wam tak dobrze jak sam prezydent. Więc uwaga, teraz wszyscy oglądacze kanału W ogóle to fajny kloc. W ogóle to dziwna nazwa ta nowa. Nieważne. Przywitajmy nowego prezydenta! Dziękuję, dziękuję. Moi drodzy, przestańcie klaskać. Jestem tutaj dla was. Jestem, to znaczy będę prezydentem nowego miasta tutaj dla was. To nie mnie należą się oklaski, to wam należą się oklaski. Za to wszystko, co tutaj przetrwaliście, by to miasto powstało. Nikt nie ma takiej siły woli, jak WTF City by istnieć. Każdy jeden by już stwierdził, że to jest tak słabe, że już by dawno to porzucił. A wy, chińskie klocki, trwacie tu nieprzerwanie, trwacie tu od dawna. Trwacie, dlatego ja obiecuję, że postawię to miasto. Kurka rurka, ten nowy prezydent to jest naprawdę konkret, nieco to ten stary. Ten od razu wszystko załatwia i w końcu po 3 sezonach męczarni i przedłużania powstanie nam to miasto. Czadowo, mam nadzieję, że będzie tutaj dużo mięsa, w sensie wegetariańskiego oczywiście. Moi drodzy, buldożery już jeżdżą po mieście, teren już się sprząta. Pracownicy budowlani mówią, że... Jeśli tylko będziemy mieli odpowiednią ilość klocka, jesteśmy w stanie postawić to miasto nawet w tydzień, no może dwa. Wystarczy odpowiednia ilość klocka, a przy aktualnym prezydencie, który nie strzępi kasy, nie szczędzi kasy na klocki oraz nie szczędzi podpisów pod ustawami, jest to jak najbardziej możliwe. Stasiu, co ty robisz? Nie leż, bierzemy się za robotę. Jak więc widzicie, miasto jeszcze nigdy nie było w tak dobrej formie i wątpię, żeby kiedykolwiek w takiej formie było. Innymi słowy, I make WTF City great. Co? Co? Co on powiedział? Make WT co? 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 Make WTF City green again. Green again, bo tu będzie zieleń. Brawo, brawo! Bo miasto nie będzie znów zabetonowanym plastikiem. Miasto nie będzie tylko szare, będzie również zielone. Także make WTF City green again. W końcu w mieście zapanowała harmonia i spokój i porządek, jaki powinien tu być od początku. Cieszę się, że w końcu ten prezydent, tamten w sensie stary, gdzieś znikł i że kamerzysta... Tu mam oczy! I że w końcu dostał tutaj ład, jaki powinien. Ja i drużyna W skład... Jesteśmy w końcu zadowoleni i czujemy, że nasze kompetencje pilnowania prezydenta nie pójdą na marne. Spodziewajcie się więc kolejnych wielkich postępów w wybudowie miasta. O kolejnych krokach będziecie informowani na bieżąco. Jeszcze jedna wspaniała wiadomość. Miasto WTF City idzie, pnie się ku górze, buduje się wspaniale. Jednakże, make WTF City green again, pamiętajcie, pod ziemią żyje dużo dżownic. W związku z tym, niestety prace się trochę przedłużą. Miały być 2 tygodnie, ale przesunie się to na kilka miesięcy. Co? Co? Buu, buu! Proszę mi tu nie bułować. Pamiętajcie, dżownice są bardzo ważne. Nie możemy tutaj załatwić dżownic na amen, bo one...
one, bo jak one przestaną dżownicować, to nie będzie dżdży na świecie. I co wtedy? Będzie źle. Także musimy poczekać kilka tygodni, albo miesięcy, albo lat. Kilka tygodni na to, by WTF powstało. Krzyczcie wszyscy! WTF City! WTF City! WTF City! WTF City! WTF City! Wspaniałe wystąpienie, panie prezydencie! O, dziękuję, dziękuję bardzo. Wybacz jednak, zmęczyłem się tym przemówieniem. Muszę iść odpocząć. Dobrze, ostatnie pytanie tylko. To opóźnienie, to będzie takie delikatne tylko, tak? Tak jak mówiłem, kilka tygodni, może lat, co? Kilka tygodni i tyle, także luz. Wybacz, muszę teraz odpocząć po ciężkim zebraniu. No i tak, moi drodzy, witam was w końcówce tego sezonu. Jak widzicie, zmiana prezydenta wyszła wszystkim na dobre, wyszła wszystkim na wspaniałe. No i super, no i dziękuję wam bardzo, że tu byliście. Zapraszam was na przyszłe sezony WTF City, które będą jakże wspaniałe i nastąpią już nowa sekunda. Bądźcie tu koniecznie więc, a ja teraz kończę i bye! Dobra, dobra, operator, możesz wyłączyć tą kamerę już, możesz wyłączyć. Już? Wyłączyłeś? Dobra, dzięki. W końcu mogę ściągnąć tę perełkę. Ach, mało ludzi wie, że takową noszę, ale tak to jest, jak się jest poważnym człowiekiem. Bip, bip. Co to? Szef? Szefie, to ty? Bip, bip. Szefie, zrobiłem wszystko tak, jak chcieliście. Bip, 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 bip. Wszystko tak, jak chcieliście. Grałem na zwłokę perfekcyjnie. Grałem na zwłokę tak, jak się tylko da i dodatkowo załatwiłem nam jeszcze kilka tygodni. Wszystko tak, jak było w umowie, tak? Dostanę wypłatę? Bip, bip. Super, dziękuję. Byłem wzorowym prezydentem, prawda? Bip, bip. Cudownie. Tak czułem. Tak czułem. Tak czułem, że będę najlepszym prezydentem WTF City w historii tego miasta. Przekaż wyższemu szefostwu, że spełniłem zadanie perfekcyjnie.